Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Origins. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wykonywaliśmy zadanie Dzieci Ulicy i nie skończyliśmy go. Okazało się, że siostra tego złodziejaszka mojego, którego udało nam się złapać, podpaliła statek porywaczy dzieci, uwolniła je, jednak sama przy tym została chyba złapana. Przynajmniej to by wyglądało i musimy ją teraz odnaleźć i uratować. I aby to zrobić, musimy znaleźć statek kolejny statek tych porywaczy, który ma jakiś charakterystyczny żagiel. Tak więc Senu. Okej, to tutaj pewnie. Jedyny statek w okolicy. Nie wiem, skąd my wiemy, że ma być taki kolorowy żagiel. No dobra, tak więc musimy sobie tutaj zbadać sytuację. Okej. Kogo my tu mamy? Ilu ich tu mamy generalnie? Okej, czyli tu mamy mały obóz. O, dzieci im uciekło, proszę. No spoko. Coś jeszcze tutaj? Chyba nie, dobra. Okej, tak więc chodźmy. W takim razie postaramy się ich wszystkich wyeliminować. Po cichu oczywiście. Nie wiem, czy mam jeszcze strzały. Mam strzały, dobrze. Z chęcią ich użyję. Tutaj do pozabijania kilku z nich. Chociażby tego pana to bym mógł zabić tak tradycyjnym sposobem. Fuck. Dobra, ktoś mnie zauważył niestety, już tego nie zabiję szybko. No dobra, okej. Pytanie, jak my to zrobimy teraz? Nie bardzo nam to chyba pójdzie po cichu. Jezus Maria, ile ich tu jest? Wszyscy się oczywiście patrzą, kurde, w jedną stronę. Niestety. Trudno. Poczekamy, aż przestaną. Wtedy jakoś postaramy się ich pozabijać. Pani Gaja, kim jest pani Gaja? To jest dobre pytanie. Jeju, no nie wiem, jak się za to zabrać. Dobra, więc co, chyba po prostu ich wystrzelam z łuku. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja. Więc przejdziemy sobie tędy. Dobra, ktoś tu podbiegnie przynajmniej do mnie. Tyle dobrego, a jak podbiegnie, to i tamten drugi zginie. Będzie kombinacyjne zabójstwo. Okej. Dobra. Okej. Kolejni tam popadali i zaraz popadają kolejni. Fuck. Dobra, okej. Okej, zabójstwo kombinacyjne. Okej, dobra, powinno się udać. Powinno się udać zabić też tego. Dobra. No i tego też po cichu. Nice, dobra, ładnie to wyszło. Wow, no nie spodziewałem się. Dobra, czyli my wiemy, gdzie to dziecko jest, tak? Bajek gdzieś tam, czy tam Senu bardziej w sumie zauważyła je. Tak więc dobrze, jeszcze zbierzmy tylko skarb z tej lokacji. Jakaś buława, ale to nieważne. Chodźmy, no i pogadajmy z tym dzieckiem tutaj, które się chowa za zbożem. Jak oni go nie widzieli, to ja nie mam bladego pojęcia. Your brother sent me here. Where is Kawit? They took her and everyone else to a house in the city. Some rich lady named Gaia owns it. It's by the temple of Hathor. Will you save my family? By the mother goddess, I will. No dobra, tak więc będziemy musieli udać się do jakiegoś domu Gai, która właśnie w sumie tak naprawdę chyba zleca porywanie tych dzieci. Pytanie po co? Mam nadzieję, że do niejakichś niemiłych rzeczy. W sensie, że wiecie, pedofilia, tego typu rzeczy. Oj, nie takie rzeczy się zdarzały. Generalnie to jeszcze pewnie w starożytności dużo więcej. Wiecie, w starożytności tam pedalstwo... homoseksualność się szerzyła bardzo mocno. I to nie było jakieś takie bardzo niezwykłe, z tego co mi się wydaje. A wiecie, tam się w szkołach generalnie tak nam opowiadał nauczyciel polskiego, zanim mi się jeszcze zmienił, bo w ogóle taka historia. Mam zajebistego w szkole nauczyciela polskiego, jest teraz niestety dyrektorem, przez to no niestety nie uczył już aż tyle, jakby uczył, gdyby nie był. No i mamy inną nauczycielkę, która już jest słaba, ale no ten dyrektor nasz właśnie, pan Robert, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, mówił nam, że właśnie tam takie szkoły były, nie pamiętam jakiej filozofii, ale generalnie tam tak wyglądał wykład, że wiecie, przychodził młody uczeń z tym, ze swoim nauczycielem, szli do ogrodu, tam wiecie, się kochali mocno i przy okazji się uczyli. Nie wiem, czego się tam uczyli, pewnie tego, jak dobrze robić loda sobie nawzajem, ale kto by się tym przejmował.
W każdym razie tak podobno wyglądały lekcje w jakiejś tam szkole filozoficznej w starożytności, także no. Znajdź uwolnij Kawit. Okej, Kawit, gdzie się znajduje? To już jest chyba ten dom, wydaje mi się, w Memphis. Ale zaraz zobaczymy jeszcze, zrobimy jakiś dokładniejszy scout, myślę, bo on pewnie jest jakiś strzeżony. O, wow, dobra, okej. To już wiem, co to był za dom wcześniej. Ja już tutaj w miarę chyba oczyściłem ten teren. Aha, tylko pewnie się zrespilnowi. Mówię, że tutaj doszło do małej konfrontacji przez przypadek. Nie sądziłem, że tutaj będzie teren po prostu strzeżony. Dlatego wcześniej tutaj już troszeczkę wymordowałem ludzi. Bardzo możliwe, że mi to dzięki temu mam bardzo oczyszczoną drogę. A w ogóle coś mam ciekawego. Jakieś zejście w dół, nie wiem po co. No, gro, wczytuj się, dziękuję. Dobra, tak więc w sumie tego zdejmiemy z tą strzałą. Okej. Tego też by dobrze było. Dobra, tamten nie widzi. Okej. Dobra, on tu widzę, podejdzie sobie do mnie. Okej, niech sobie podchodzi w sumie. Jak tak bardzo chce. Jak on tu chce do mnie podejść, nie wiem. Dobra, tak, trouble here. Okej, dobra. Bam. I bam. O, Jezu, nie trafiłem. Fuck. No nic, dobra, trochę nie pykło po cichu już. Niestety. Niestety nie pychło po cichu. No to chodź tu, ziomek. Chodźcie tu wszyscy, moi koledzy. Niestety. Bo troszeczkę słabo to zrobiłem, jeśli chodzi o staranie się zrobienia tego po cichu. Bo generalnie zjebałem to bardzo. Co by nie mówić. Dobra, okej. Wow, nice. Nie wiem, jakiego tak dałem radę obejść, ale spoko. Dobra, trochę ich tutaj widzę zebrało, niestety. Tak więc będziemy musieli ich troszeczkę powalić. Okej. Dobra. Okej, nice. O, i to jest bardzo fajny kombos, który mi właśnie siadł. Na krótkich mieczach. Dobra, okej. Gdzie ten łucznik? Ten łucznik mnie zaraz najbardziej ten. Dobra, tak z góry chyba na niego chciałem, ale. No, come on, żeś tu chodź. Dobra, okej. Powinieneś zginąć, zanim mnie zastrzelisz. Mam nadzieję. Dobra, okej. Udało się. Wow, ale to już było dosyć trudne. Ale udało się. No dobra, chodźmy ją uwolnić. Czy będziemy mieli konfrontację z tą całą gają, która te zleca porywanie tych dzieci? Nie wiem. Wpierw musimy się dowiedzieć, gdzie te dzieci są przytrzymywane. I jak tam się dostać? Czy tu jest jakieś podziemne coś? Chyba nie, bo to zwykły basen. Gdzieś tu musi być jakieś zejście do piwnicy. Tylko pytanie, gdzie? Senu, coś mi pomożesz tutaj? Panie, bardzo. Pytanie, dobra. Musimy znaleźć jakieś wejście, chyba gdzieś niżej, wydaje mi się. Dobra, chodźmy tędy. Okej, dobra. A nie, tu jest też jakiś ten. Come on. A, dobra, tu mamy zejście, okej. Tak więc chodźmy. Dzień dobry. I do not have the key to your cell. Then go get it from one of those sunstruck cows of bandits. The key. Go and get the key. Dobra, zaraz. Okej, weźmy sobie Senu w takim razie. Wiemy, który z nich miał klucz. Wszyscy oczywiście nie żyją. Mogą się tutaj oczywiście przekraść, ale. Ale okej. Wszyscy wymordowani, to nie ma problemu. This must be the key to Kawit's cell. Okej, mamy klucz, tak więc chodźmy i uwolnijmy Kawit. Then use it. Live forever. Did Nef send you? No, young Ifrit did. Where is he? What do you mean? I followed you the whole way. Take Matsya home. Go. Why don't you go with them? I'm going to track down that Roman bitch who did this to my family. If you want to help me kill her, meet me at the house of Nef. No okej, no dobra, to spotkamy się z nią gdzieś tam w jakimś domu Nef. No i postaramy się zabić, jak to ona to określiła, tą sukę rzymską, która te dzieci porywała. Tylko pytanie nadal, dlaczego? To jest dobre pytanie. O, Mortem Romanum. 30 level, trochę za duży. To chyba jest to zadanie. Dobra, to zrobimy to w takim razie chyba kiedy indziej, bo to jest na wysoki level bardzo. A w ogóle dobrze byłoby się wrócić do Aleksandrii, ale to może kiedyś indziej. Sekrety pierwszych. Bajek spotyka uczonego. Szukaj uczonego Merkesa. To jest gdzie? To było gdzieś pewnie? A nie, to jest gdzieś tam. To nie, to na razie nie. Dobra, to co? W takim razie questy główne. Maska jaszczura.
Chodźmy, porozmawiajmy z naszym kontaktem w świątyni, który się znajduje tam. Przy świątyni. W sumie, jeżeli się znajduje przy świątyni, to użyjemy szybkiej podróży tutaj. Zawsze to będzie troszeczkę bliżej. Współczesna Biblioteka Aleksandryjska. Obecnie istniejąca biblioteka w Aleksandrii przechowuje kopię każdej strony internetowej powstałej od 1996 roku. Wow, a to ciekawe. I właśnie takich ciekawostek chcę więcej na tych loading screenach. To jest takie ciekawe. Ja sobie z chęcią wszystkie poczytał. Ciekawe, ciekawe, czy ktoś w internecie zebrał, bo cholera, no taki urok grania na SSD. Grać się wczytuje tak szybko, że nie zdążysz podpowiedzi przeczytać. To z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, bo nie zdążysz przeczytać podpowiedzi, ale przynajmniej będziesz dużo grał. Także no. Dlatego chciałbym może przydać, bo wiecie, jak ktoś ma jakiś stary bardzo dysk HDD, no to będzie mu się to wczytywało długo, czyli będzie mógł je sobie poczytać, spisać i zostawić dla potomnych w internecie. I nawet taka kopia tej strony będzie właśnie w Bibliotece Aleksandryjskiej obecnej. Także no, takie ciekawostki z życia wzięte. Porozmawiaj z Paszernepchatem, czy jakoś tak, w świątyni. Dobra, czyli ci strażnicy widzę mnie nie atakują. To dobrze, tyle dobrego. Czyli mogę tutaj sobie luźno wchodzić, mniej więcej, tylko... Pytanie teraz, gdzie się znajduje mój kontakt? Niestety taki urok tych świątyń, że one są tak popieprzone, jeśli chodzi o konstrukcję, żeby coś znaleźć czasami, to trzeba się tyle nabiegać i nakrążyć. Ale dobra, chyba jesteśmy na miejscu. Mam jakiegoś kapłana jeszcze. Forgive me, Neb, but access to the inner sanctum is restricted at this time. I can wait a little. What is your name? Bayek of Siwa. Ah, we were told to expect you. You may enter, so long as you do not disturb the rites. Okej, dobra, czyli teraz teoretycznie nie możemy tutaj wejść, ale za pozwoleniem tych kapłanów możemy, bo spodziewają się nas. Wiedzą, że nas pewnie przysłał Apollodoros. So the mummies were tampered with. May the perpetrator of this crime suffer for eternity. Okej, no dobra, to chyba goście od tych mumii wcześniejszych. No i mamy nasz kontakt w takim razie. Perhaps we forgot some part of the ritual. I will vomit if I hear more. Have no doubt of this. If our child dies, I die. No, my lotus, do not speak like that. I must go to the seer's house. Please leave me be. High priest. I'm sorry. I have come to seek the lizard. Oh, the lizard. One more affliction for Memphis. The city withers in the darkness of a curse. Disease, pestilence, the poisoned stink of the air. The Apis ghoul sickened nearly unto death. Gods have abandoned us. The people look to me for guidance, but I am as lost as they. Hush! Apis, how have we wronged you? Hush! The curse touches even my own house. My wife, Timehotep, has miscarried 3 times this year. She's with child again, but if she loses a fourth... I will look into this curse. My wife's seer can help. His house is to the southwest. If the gods are responsible, I will kneel beside you as they strike us down. Biedny byczek. No ale dobra. Ja podejrzewam, że to wcale nie bogowie, a właśnie jaszczur doprowadził do takiego stanu Memphis poprzez zatruwanie chociażby właśnie
Zanieczyszczanie bardziej tego środka do balsamowania, który wysusza ciało i przez ten smród z gnilizny, to także powoduje roznoszenie się chorób i tak naprawdę to jest takie błędne koło, które ludzie sobie tłumaczą interwencją bogów, ale tak naprawdę to wszystko jaszczur. To wszystko ten przeklęty jaszczur, którego będziemy musieli skrócić o głowę, aby najmniej wbić mu nóż w szyję. Cokolwiek byleby zginął. Przynajmniej możemy go nawet zatłuc jabłkiem, jak na przykład tego Medunamuna. Medunamuna, nasz drugi w sumie cel, tak? Drugi cel? Nie pamiętam już. Kogoś zatłukliśmy, nie no, na pewno Medunamuna zatłukliśmy jabłkiem. Tak więc no. Nieważne, idziemy w takim razie 130 metrów stąd do domu w Róże i mam pogadać z żoną tego właśnie Pesza. Dobrze, Bajek nawet nie jest w stanie wymówić jego imienia i mówić skrótem. W każdym razie jego żona się spodziewa czwartego dziecka, trzy już razy poroniła. No i też będziemy musieli może jej jakoś pomóc. Bajek jest generalnie dosyć, wiecie, przewrażliwiony na punkcie dzieci i tak dalej, tak więc będzie pomagał, podejrzewam, wszystkim, którzy właśnie nie mogą się doczekać dziecka. No więc tak czy siak, chodźmy i pogadajmy z wróżem, czy wróżką, w sumie nie wiem. O, o light, come forth, o light. My child. Oh. You have come at last. Who is this man? He is the deliverer. Many years I have waited for him. What? Quick! Help me dream my child away from death! Let us proceed with the ritual. Bring me the cauldron! I am the master of secret things. My lady cannot the hear the form you. Of the she soul has gone to the moist land. That rests in the heavens. I am servant to the great God, who gives light exceedingly. Sothis, reveal yourself here today and answer me without falsehood. Let your eyes be opened. Devoid of moisture, come forth from the stream. Sothis, let their eyes be opened. Let your eyes be opened. No to nieźle, czyli my też będziemy mieli jakąś wizję i pewnie będziemy jej pomagać w jakiejś takiej, wiecie, krainie bogów czy coś. Zaraz zobaczymy. Must not get lost. What is this god's forsaken place? Nie mam tego pojęcia, Bajek, ale nic, chodźmy przez siebie w kierunku ognia. To pewnie jest wejście do jakiejś świątyni. No ciekawe halucynacje, zdecydowanie. Powiedzmy, że weszliśmy do świata bogów, czy jakiegoś takiego bardziej nadprzyrodzonego. Podejrzewam, że właśnie tutaj mamy iść, żeby się schronić. Okej, okay, no dobra, tak więc biegniemy przed siebie w miarę. Nadal nas tutaj burza dosięga, ale tutaj już nie, proszę bardzo. Wow! Mamy tego wielkiego wężyka, który był w trailerach. Okej, okay, czyli tak się to dzieje. To są po prostu oczywiście halucynacje Bajeka, bo takie węże nie istnieją naprawdę. Wow! Okej, okay, dzień dobry. Pożeracz dusz on się nazywa, no spoko. Nie zbiegnijmy przed siebie w takim razie. Pewnie na końcu czeka nas konfrontacja, ale to za chwilę zobaczymy. O, you doorkeepers who guard your portals, who swallow souls and who gulp down the corpses of the dead. What a journey I have made. The things I have seen. I am but one of you. Czy tam mamy samego siebie? Chyba tak.
No ciekawe rzeczy się tu dzieją zdecydowanie. Wow. Czyżbyśmy to tak mieli zyskać taki wzrok orła, powiedzmy? Nie wiem, ale mamy łuk, mamy strzały, które się jakby zrodziły z senu. Wow, no niezłe halucynacje, niezłe rzeczy. Nice. To co, walczymy? Lord of the Dead. Did that crazy old fool poison me? Ah! Poison. Okej, czyli musimy uważać też na truciznę od tego gada wielkiego. Naszego. So Apep can be hurt. Okej, czyli... Ała, dobra, muszę nie chodzić po tej truciźnie. No dobra, tak więc musimy walczyć z tym potężnym pożeraczem dusz. Chyba. Tak on się nazywa. Okej, uwaga na truciznę. Okej, gdzie on jest? Tu jest, dobra, strzelmy w niego. Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest? Uwaga. Trochę mam już mało życia, tam jest. Okej. Wow, 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 wow. He who drives off the destructive one. Ra, protect me! He's weakening. Kurde, troszeczkę nie trafiłem. Fuck, w ogóle jakoś nie trafiam. Teraz, aktualnie. Co jest? No naciągaj bajek to ten łuk. Jeju, ale coś mi słabo zaczęło iść. Ale dobra, no trafiam mniej więcej. Trzeba uważać, gdzie jest znowu ten wąż. I take the bow. I sweep the sky with it. I Troszeczkę niedobrze się dzieje. Zostaliśmy powaleni przez tego węża. To jest wąż rzeczny. Tududu, tududu. On jest niebezpieczny bardzo, tududu, tududu. Zdecydowanie niebezpieczny rzeczny wąż. Kurczę, trzeba uważać. Okej, dobra. Bajek, dobrze było jakby ci trochę życie zregenerowało, bo masz bardzo mało. Okej. Fuck, no i desynchronizacja. Muszę bardziej uważać na ten jad. No i też muszę uważać, jak on będzie atakował samą łódkę. Okej, dobra, w takim razie jeszcze raz. Anubis, Lord of the Dead. Did that crazy old fool poison me? Ah! Poison. Okej, no dobra, będziemy musieli bardziej uważać. Jak już zresztą mówiłem. Okej, pożeracz dusz tutaj. Ała. Fuck. Dobra, musimy w niego strzelać jak najbardziej. Dobra, generalnie już te napisy możecie tam sobie czytać. Czasami będę siedział cicho, czasami nie. Zależy, jak bardzo mi to będzie przeszkadzać w mówieniu czegokolwiek. Okej. Dobra, strzelajmy w niego jak najwięcej. Bo za mało w niego strzelam i to jest mój błąd. Myślę. Przede wszystkim oczywiście w główkę musimy trafiać. W główkę najbardziej boli. Okej, dobra, gdzie on jest? I take the bow! I sweep the sky with it! Okej, dobra. Musimy zrobić unik. No nie udało mi się. Dobra. Spokojnie. Muszę uważać, kiedy on robi taki właśnie... taki atak bezpośrednio samym sobą, że tak powiem. Gdzież on jest? Tam, dobra, okej. I can see him now. No i desynchronizacja. Jakie miałem zrobić przed tym unik? Właśnie nie za bardzo garniem, jak przed tym unik zrobić, jak to przetrwać. Raz mi się udało. Anubis, Lord of the Dead. Did that crazy old fool poison me? Ah! Poison. Kurczę mać, no teraz go w ogóle nie trafiłem, serio. Muszę się bardziej skupić też na trafianiu. Okej, dobra. Zróbmy unik. I postrzelajmy trochę w niego. You will not! So Apep can be hurt! Okej, dobra. Tam jest kolejny. Okej, uwaga na truciznę. Chyba też może strzelać w te żółte. Jak w te żółte postrzelam, to będzie dobrze. Chyba go tam bardziej boli generalnie. Okej, uwaga na truciznę. Mi się wydaje, że go tam bardziej boli. O właśnie, tak, go tam bardziej boli. W tamte rzeczy. Gdzie on jest? I take the bow! I sweep the sky with it! Okej, dobra, udało mi się teraz unik zrobić. Okej. Gdzie on jest? Gdzie jest pan wąż? Fuck. No gdzież on? Tam gdzieś, okej. Strzelmy w niego w takim razie. Dobra, nice. No i dobrze, że słabnie. You will not devour my heart!
Dobra, główka ładnie. Ała, no unik, a fuck, nie w tą stronę, dobra, okej. Okay. Trochę muszę stąd wyturlać. Chyba. Okej. Okay. Fuck, nie trafiłem w główkę. Okej, okay. Zróbmy unik. Okej. Okay. Muszę wstrzelać w te miejsca, takie co mu się świecą. Tam go chyba bardziej boli. I take the bow! I sweep the sky with it! Dobra, okej, okay, udało się. Udało mi się zrobić unik, także spoko. Tam jest, okej. Okay. Fuck, nie trafiłem oczywiście. Bo czemu miałbym trafić? Wtedy, kiedy trzeba. Dobra, okej. Okay. Gdzie on jest? Gdzieś przede mną. Płynie gdzieś na bok, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Muszę uważać, żeby nie ten, żeby nie dotykać padem biurka. Okej, okay, dobra, udało się chyba. Nice. Wow, dobra, no to łódki już nie mamy. Zdecydowanie. Czyli co, muszę teraz walczyć z nimi już, że tak powiem, bardziej na stojąco. Tak rozumiem. Fuck, no nie trafiłem go ani razu, serio. Return to the Chaos Sea! Dobra, muszę uważać w takim razie. Już teraz on już powinien być mniej odporny na to wszystko. Bo tutaj już możemy w niego, dużo więcej miejsc w niego możemy strzelać. Ała. Dobra, wycofajmy się. Okej, jak widzicie, dostaje bardzo mocno. Okej, tu gdzieś jest. Okej. Główkę. No nie, nie trafiłem chyba główki, ale to nic. Dobra, okej, ja w niego już mogę tak naprawdę wszędzie strzelać. Dobra, gdzie on jest? Gdzieś tutaj, okej. Wow. Dobra, musimy chyba się wspiąć gdzieś, albo i nie. Dobra, okej, chyba jesteśmy. Dobra, okej, postrzelajmy w nich trochę, w niego właściwie. Okej, musimy uważać, żeby nie wpaść też do wody, bo to boli, jak cholera. Okej. Fuck, dobra, okej, uwaga. Gdzie on jest dalej? Szukajmy go. Jakby co, to macie napisy do tego wszystkiego, co Bajek mówi. Gdzie on jest? Czy on jest gdzieś nade mną? Tam gdzieś jest, okej. Fuck! Ale mi się trzęsie pad, Boże. Tak się celować nie da, jak się tak pad trzęsie, autentycznie. Kaj on jest, tu jest, dobra, okej, okay, mamy go. Postrzelajmy w niego. Zresztą, dobra, walić tą jego truciznę. Fuck! No strzelaj w ten jego ogon. Bajek, cholera. Dobra, już mu tak mało życia zostało. Kurde, chodź tu. Chodź tu rzecz, chodź tu rzecz, chodź tu, chodź, chodź, chodź tu. Jezu, co on robi? Dobra, okej, ale chyba się udało. Nice, okej. W końcu. No i chyba koniec naszych tutaj wizji / halucynacji. Albo i jeszcze nie. Okej, jesteśmy gdzieś pod wodą. I co teraz? Chyba jak nie w tą stronę płyniesz, ale dobra. A może i w tą stronę? Okej, jakiś odwrócony świat. Czyżby, czy coś? Nie wiem, dobra. Mamy płynąć gdzieś tutaj, do tej jakiejś takiej... Do tego czegoś kamiennego, coś tutaj znajduje. No okej, tak więc chodźmy i zobaczmy, czemu to tak się świeci. Chyba jakiś grobowiec. Na to by wyglądało przynajmniej. Okej, mamy ten taki kryształ, ale co on robi? Aha, że to niby nasze serce. I mamy gdzieś Kemu. Albo tylko jego głos. I have traveled through the tomb. Dark and lonely ground. I'm here. Thank you.
Nie wiem, co powiedzieć. Coś nam Kemu szepnął, ale nie wiadomo co. Czemu? Co tam przed chwilą było? What the fuck? They are returned, safe from him who would close their eyes in darkness. My child lives. Praise to the gods. What do you see? Your enemy and hers are the same. Refuse. The temple food, he who prepares it, poisons your womb with flesh of the dead. Go and slay the poisoner and lift Memphis out of evil. Praise to him who will deliver us all. No dobra, czyli się okazuje, że gościu, ten jaszczur, zatruwa jedzenie szczątkami zmarłych. What? Aya! Aya! My love. Are you well? Better for seeing your face. No okej, okay, ciekawie, ciekawie, nie powiem. Ptak się zbagował. There's a strangeness in your eyes. What afflicts you? Dreams. Of our son. Bayek. The high priest's wife has been poisoned. Her seer claims that her poisoner is our enemy. The lizard? I believe so. The Apis bull is also at the point of death. Let's go to the temple. We can speak more of your dreams on the way. Come, we'll take a boat for speed. No dobra, ale słuchajcie, to zrobimy już w kolejnym odcinku, ponieważ ten musimy kończyć. No dzieje się, kurczę, fajnie, dowiedzieliśmy się, że chyba gościu zatruwa jedzenie świątynne szczątkami zmarłych, ale kurwa, dlaczego? Nie wiem, czy to jakiś po prostu psychol, czy co? No nic, mam nadzieję, że tego się w kolejnym odcinku dowiemy. Dołączyła także do nas Aya, to też jest bardzo, bardzo fajne i mi się bardzo podoba. A jak to się rozwinie, to się przekonamy, tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.